trzeba po prostu pomiędzy tymi grobami chodzić. Słyszycie te strzały? Tym kurczakiem robi jakieś takie rytuały do tego ognia, tak przybliża go do tej Coca-Coli, skręca mu kark, kładzie go i dalej się modli. Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj jest dobry dzień. A wiecie dlaczego? Pamiętacie, jak wam opowiadałem o tym, że tutaj podobno w okolicy San Cristobal jest taka wioska, o której krążą legendy, że tam w kościele katolickim zarzynają kurczaki, składają je w ofierze, oblewają je Coca-Colą i tak dalej. No to znalazłem człowieka, który powiedział, że może mnie tam zabrać, nas tam zabrać, oprowadzić i pokazać co nieco. To co widzieliście za mną, to jest taka mega epicka kolejka do banku, który jest o tam. W każdym razie mega się jaram, bo od 2 tygodni nie mogłem znaleźć nikogo, kto by się zgodził mnie tam zabrać solo i pogadać przed kamerą o tym, co się dzieje w tej wiosce zwanej Chamulą. Przejechaliśmy się dosłownie kilkanaście minut i znajdujemy się w miejscowości San Juan Chamula, miejscowości, która jest owiana bardzo wieloma różnymi legendami. Tutaj mamy właśnie, jak widzicie, cmentarz lokalny, a oprowadzać nas dzisiaj będzie Alejandro. Hola. Hi, hello. Where are we right now? Now we're in San Juan Chamula. This is one of the 21 Maya communities in the highland of Chiapas. This is one of the local cemeteries. Now it's dry because the weather. Mm-hmm. But in November 2, they change the flowers, they put branches, food, make a carpet. So Dia de Muertos. Dia de Muertos. Uh-huh. In the Dia de Muertos. Muertos, they put a carpet with pine needles, but now everything is dry. They put foods, come a lot of people, they perform a kind of picnic here. Picnic on the cemetery? Yeah, in the cemetery, come a group of musicians, they play music, drink alcohol, Coca-Cola, it's a kind of a picnic. Coca-Cola is really important in this community, isn't it? Unfortunately. They have different colors of crosses. The cross, later we're going to talk about here, is a really, really important symbol. Usually the black one is for elder people. The blue, green and turquoise for adult people, men and women, and the white for kids. The universe for them is as a pyramid with 13 steps, the earth as a diamond, the underworld another pyramid but inverted with 9 steps. In the center there is a tree, a huge tree, ginormous tree, it gets 70 meters. The cross represents this tree, sequoia tree. Zwróćcie proszę uwagę, że tutaj w ogóle nie ma alejek. Tu jest grób przy grobie, więc jak się tutaj chodzi, to trzeba po prostu pomiędzy tymi grobami chodzić. Trochę dziwne uczucie. I zobaczcie, jaki tu jest syf. Wszędzie plastik, wszędzie jakieś śmieci. No ciekawie to wygląda, trzeba przyznać. Zobaczcie tutaj, macie 3 krzyże. Tutaj też macie bardzo dużo tych krzyży. Raz, 2, 3, 4 i na każdym z nich jest to samo imię. Z tego, co mi powiedział tutaj właśnie Alejandro, to rodzina, jeżeli zauważa, że jeden krzyż już jest zniszczony i mało czytelny, to po prostu wbija kolejny. I tutaj, jak widzicie, one są naprawdę bardzo nisko wbite i wydaje mi się, że warto jest też zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, mianowicie, jak widzicie, mamy tutaj tylko datę śmierci. 22 maja 2015 roku, 2006 rok, 2000, 2000. Oni nie piszą daty urodzenia, ani wieku, tylko i wyłącznie datę śmierci. Bardzo często za krzyżami widzimy właśnie, to jest chyba sosna, tak? Tak mi się wydaje. Albo jakiś świerk. A obok mnóstwo śmieci. Tutaj mamy ołtarz i 3 krzyże, każdy innej wielkości. I z daleka wydawało mi się, że tło jest po prostu zasmolone, że te krzyże były spalone czy coś, ale to jest nadal
prostu uschnięte już drzewo sosnowe. Sometimes here in the cemetery in Dia de Muertos, November 2, they change the branches. In fact, the dress of the crosses, because the crosses for them are alive. But in the houses, in the street, because they have crosses wherever, every 20 days they change it, because they use the Maya calendar, not the Western calendar. The Maya cross always is dressed. Now with branches, with flowers, different kind of branches, you need a base to separate it from the ground. The one place for to put the offerings. This is the connection with the underworld. This whole, check it. The conceptually, uh-huh, represent the connection with the underworld. It is sun passing in front of the Milky Way. Check, the sun is just the moment the sun passed in front of the Milky Way. Zobaczcie, tutaj macie te krzyże. To tutaj wygląda właśnie jak reprezentacja jodły. Is it the pine tree? No. This is not. This is a plant of sweet corn or maize. The maize is the base of the local nutrition in all Central America, Mesoamerica. I heard that people in Chiapas are made out of corn. All Mexico, we're made from corn. It's a flower from sequoia tree. But it doesn't grow here. Here is so high. Probably lots of local people never have seen a sequoia tree, but they preserve the symbols from the ancient Mayans, because we know that they arrived from the jungle from Guatemala, in the border of Mexico-Guatemala. When the classic time collide, they move here to the highland, carrying symbols from the lowland. They preserve the symbols. Siema piesełek. Nie mamy niestety wody ani nic. A ja się nie zaszczepiłem na szczeklinę, więc nie będę cię przytulał, przepraszam. No dobra, troszeczkę, mój. Tylko troszeczkę, proszę bardzo, masz oczy zaropione. Co, mordeczko? Spójrzcie na ten nagrobek, prawdopodobnie była to osoba bardziej zamożna albo ważniejsza, ponieważ jak widzicie jest on betonowy. 2003 rok i coś, co dopiero teraz zauważyłem. Tak jak wcześniej widzieliście krzyże, ale tutaj macie krzyż, na którym wisi Jezus. Słyszycie te strzały? To nie to, że jest strzelanina, tylko tutaj z kościołów bardzo często lecą petardy. Abal! So still is a key. I speak with them the Maya language. Yes, it wasn't Spanish. Yes, not Spanish. Yeah. How is it possible that you speak Tzotzil? I don't know. maybe I tell you, my father was born in one Maya community, like this one, and the other one, in the highland of Chiapas. But he could speak Tzotzil in Tzotzil, like Esteban, my colleague. He speaks two languages. And then I tried to learn Tzotzil, but with my father. Just when he was angry with me, he talked to him. Just good way. So that's how you learned it. Yeah. Zobaczcie, mają tuk-tuki normalnie tutaj, tylko takie bardziej nowoczesne. W Chamuli co piątek odbywa się taki market uliczny, street market, jak widzicie. Tutaj macie kurczaki, tutaj macie wełnę owczą i tam jak sobie zobaczycie, ta dziewczynka po lewej w górnym rogu właśnie też nosi taką sukienkę i ta pani tutaj właśnie z owczej wełny. So I think people are really surprised that you speak Tzotzil, because first of all, everyone is just like this tall here, right? Like yeah. Most of the people are this tall, and you don't look like you're from the local community. Yeah, it's true. So how do they react when you speak Tzotzil to them? It is funny because people who know I'm here call me Bankilal. Maybe later you are going to hear, so I say, hi, Bankilal. And what does it mean? It means, literally, elder brother. Zobaczcie, tutaj po prawej pan miał poncho z owczej wełny. I jak zwrócicie uwagę, nikt tutaj nie nosi masek. I tak jak mi ktoś powiedział w San Cristobal, nie wiem na ile to było prawda, na ile żart, że ludzie w Chamuli nie wierzą w COVID, ale wierzą w chupacabra. Mm-hmm.
Aguacate, sí. Aguacate. But this one is the This is the original one. It has a different shape. Different shape, and it is stronger. La cáscara. The shell. Shell. The shell is strong, but it's so good, so good. Michel, czym nosz? I co powiecie na to? Dwa awokado za złotówkę. 50 groszy sztuka. I faktycznie jest takie, no dużo twardsze. Ciężko je w ogóle zgiąć w dłoni. The local religious political authorities in the common day or in the ceremony in the high level they dress in white. Aha. Just for high authorities. High level authorities. Okay, and the black one is for regular everyday. Regular day. Okay. They believe that every human being are made up by three parts: the body, the spirit, and the alter ego, kind of spiritual animal. When someone is ill, basically kids, boys are sick, they think it happened because the boy lost the connection with the alter ego. Mm-hmm. And then sometimes the shaman, the local doctor, say, this boy lost the connection with his spirit soul, we must recover the connection. And then they perform ceremonies in the hill or into the church, they put a little bit water inside. Ah, water. With the vibration. El doctor. Eso, Rafael. The guy with something white in the head is a local, one of the local religious authority. She has a wow. Helpers. Nie możemy podejść, żeby im nie przeszkadzać, ale jak widzicie, siedzi tam na przede mną centralnie czterech takich głównych panów, ubranych w różne kolory. W sensie mają wstążeczki różnych kolorów i te wstążeczki reprezentują jak gdyby region, wioskę, z której oni pochodzą. Macie przede mną kobiety, które siedzą, a mężczyźni się bawią zadowoleni w takich czapkach kowbojskich i tutaj, jak widzicie, piją z plastikowej butelki takiej domowej roboty posz. Więc to nie jest taki już, wiecie, dobry, wyrafinowany posz z espirituosy od Sofii, tylko tutaj już jest taki, wiecie, robiony domowo. A, okej. Okay. Soy de Polonia. A poco? Si, i tu? Do, yo soy aquí. ¿Qué regalas tu? ¿Qué regal? Sí. 100 pesos. Oh, no tengo efectivo, chico. No tengo, no tengo nada. Tengo solo mi cámara y es todo. No tengo nada, chico. Gracias. To jest właśnie nauka hiszpańskiego. Już wiem, co to znaczy regal. Regal to znaczy prezent. Chłopaki się pytali, czy przyniosłem mi jakieś prezenty w postaci pieniędzy, bo jestem biały. Ten kościół, który widzicie za mną, to jest ten słynny kościół, o którym krąży mnóstwo bardzo dziwnych legend dotyczących San Chamuli. Juan Chamuli. San Juan Chamuli. San Juan Chamuli. I was close. So what's the name of that church? The church in the Mayan language we say Chulna. 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 Okay. Means sacred house. It is not allowed to take pictures. Please put your camera in the back, away, okay. Something like this. But sometimes people don't follow the rules. They try to take pictures and then the police, local police, take them outside. Okay. Więc to niestety nie pokażę wam, ale zaraz wam opowiem, co tam widziałem. Jeżeli myślicie, że to jest dosyć nietypowe, to poczekajcie, aż wam powiem, co widziałem w środku. Nie wiem, jak wam to powiedzieć, bo zdecydowanie lepiej idzie mi opowiadanie, pokazywanie otaczającego mnie świata poprzez wideo, niż opowiadanie o tym do kamery, ale po prostu brakuje mi słów, bo nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego, co widziałem przed chwilą. Po wejściu do tego kościoła, jest to naprawdę dosyć spory kościół, jest on dosyć długi, macie normalnie chrześcijańskie, katolickich świętych po lewej, po prawej ustawionych w rzędach. Sam kościół jest naprawdę dosyć ciemny i raczej taki skromny, macie tylko te figurki świętych. Natomiast w środku było kilkadziesiąt osób, i paliło się kilka tysięcy, na pewno kilka tysięcy zniczy i kilka tysięcy świeczek. Ludzie są, podłoga jest wyłożona igliwiem,
ludzie są skupieni w takich małych grupkach, modlą się do takich ołtarzyków zrobionych, wiecie, tam było kilkanaście ołtarzyków, każdy był złożony z kilkudziesięciu świeczek prawdopodobnie. Modlą się, jest tam naprawdę bardzo gorąco przez te tysiące świeczek, ciężko się oddycha, bo dużo bardzo tam jest ognia. Na końcu kościoła jest człowiek, który gra na harmonii, drugi, który gra na gitarze i śpiewa. Kurczę, no stałem tam po prostu i widzę grupę, rodzinę po prostu, starszą panią z córką, dzieciakami i ona tym kurczakiem robi jakieś takie rytuały do tego ognia, tak przybliża go do tej Coca-Coli, do tych świeczek, oddala, coś śpiewa, się modli do tego, no i w pewnym momencie jak już kończy, po prostu bierze tego kurczaka, pyk, skręca mu kark, kładzie go i dalej się modli. I to był pierwszy raz w życiu, kiedy ja widziałem zabijanego kurczaka. I wiecie, to jest kościół katolicki. Czajcie, o co chodzi? Wchodzicie, macie normalnie Jezusa, macie świętych, a po środku macie ludzi, którzy skręcają głowy kurczakom. I to jest i tak teraz ta bardziej humanitarna wersja, ale to Alejandro opowie wam za chwilę. To ja w ogóle nie wiem, co ja widziałem. To było naprawdę bardzo dziwne i aż mi głowa rozbolała od siedzenia tam, bo mówię wam, bardzo dużo zapachów, bardzo dużo zniczy i mało tlenu. To było naprawdę dziwne i ja na początku myślałem, że to jest, wiecie, jakaś tam ściema, że wiecie, składają kurczaki w ofierze i modlą się do Coca-Coli, bo normalnie siedziała grupka tych oficjeli takich na biało ubranych i klęczeli przed dwoma rzędami Coca-Coli, za którymi były rzędy świeczek. Oczywiście, wiecie, no, modlenie się do Coca-Coli, to ja tak mówię dla mnie, bo dla osoby, która jak gdyby przychodzi tu i nie zna się na tym, nie wie, co tutaj się dzieje, to dla mnie, jakbym to zobaczył, to mi wyglądałoby na to, że oni się modlą do Coca-Coli. Oczywiście tak nie jest, ale wow, to jest naprawdę dziwne. I teraz te strzały, które macie z innych kościołów tutaj okolicznych, to jest po prostu... To jest Meksyk. Szok. Szok po prostu, jak te kultury są połączone. I zobaczcie teraz za mną, jak właśnie macie tutaj lokalnych ludzi, którzy zmierzają się modlić. Najpierw idą faceci, zaraz za nimi idą kobiety w tradycyjnych strojach. To naprawdę niesamowite, co ja przed chwilą widziałem. Właśnie przeszła procesja przez miasto. Tutaj właśnie widzieliście. Najpierw idą ci oficjele ubrani na biało, później ci ludzie już z takim bardziej meksykańskim vibe'em. Can you tell me, because here, okay, we've seen that they were just, breaking the neck of the chicken, but this is like the most humanitarian way, you would say, because at other places, like not the main one, what is happening? There are three ways. It depends why they perform the sacrifice. Sometimes, when someone is ill, remember they pass the chicken near to the body. Yes. People who perform the ceremony, when someone is ill, they throw away it in the garbage. Or sometimes, if they think ill people is cause the witchcraft activity or something like this, a bad energy, name in Xochitlpozlom, they make a hole and bury it. When sometimes they perform a sacrifice, which is say the god thanks for the food, thanks for everything, they perform a banquet. They cook it and they eat the chicken. It depends why they perform. But the way to kill it, because here they are breaking the neck, exactly, right? Exactly. But in the hills, in the mountains, sometimes in caves, they cut it. So there's a lot of blood included. Yeah, because the blood is the way for to talk with the gods. But the Catholic Church says it's not a good idea to perform a sacrifice. Because this is actually a Catholic Church, yes? It looks like a Catholic Church, but inside it's completely different. Yes. Just the facade of Catholicism. No dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o samą czamulę. Idziemy teraz dalej do kolejnego miasta. What's the name of the next town? Zinakantan. Tam właśnie pojedziemy. I słuchajcie, ja wiem, że mógłbym tutaj nagrać trochę więcej ludzi, ale generalnie w ich kulturze kamery są bardzo niemile widziane i nagrywanie ludzi jest niezbyt mile widziane, więc też nie mogę, wiecie, przeginać, wsadzając ludziom ten aparat w twarz, ale naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie. So we are in Zinakantan, right? We are in Zinakantan. What does it mean, the name of Zinakantan? Zinakantan means Kolabal, house of the Batman.
Batman, like a people that are like Batman. Yeah. In this community, the most important activity, economic activity, is to plant flowers. Probably you have seen there are a lot of greenhouses. They plant, sell, and export flowers. In this house, live one family, one extended family. You can check it. Hola. Here, just women, because men are working in the plantations of flowers, or selling, or they have different kind of business. They come to embroider, to sew textiles. Usually they spend 8 hours in this position, near like this. For to finish one textile like this one, they want to work 1 week. 1 week? 1 week. They start this way, and then like this, and finished like this. With the fingers, they repeat patterns. Some of these patterns, Maya people start to embroider 3 centuries ago. Example, in this way, check it, they represent the feather serpent, Kukulkan, Quetzalcoatl. It's the same thing in the cross, the elliptic. It's represented on the cross, like this. The crosses, the Maya crosses. Another pattern, I have two, just as example, frogs linked with the rain god. Oh, I've seen these frogs on the streets in San Cristobal. Yes. Yes. It's a Maya pattern. And this another way for to represent the feather serpent. Kukulkan for Maya people, Quetzalcoatl for the Aztecs, like this. This is the pattern of the universe. Remember, the earth as a diamond. Yes. Spiral in the universe. This is the pattern. Come from the ancient Mayans. Zobaczcie, jakie ładne to wszystko i kolorowe. Fajnie to wygląda. Tutaj jakaś jaszczurka smocza, tutaj jakiś zając, czy inny królik, papuga. To jest, nie wiem, to jest jakaś poczwarka. In each my house, the people has altar like this one, with a lot of flowers. The majority of them has branches in both sides. But in this community, they produce flowers, they put flowers, whatever. But the other communities put branches from oak or pine tree in both sides. It represents the nature in the east, the nature in the west. This arch is the path of the sun again. This arch means 6 a.m., 6 p.m. I mean, this is the day and the night. Okay. But in 1 year, is the beginning in the end of the rain season. We have just 2 6 months wet, May to October, 6 months dry. The wet season is here. So like dualism, everything is too... Always, always, always. Check the saints. Are dressed with a local cloth. There are Catholic saints, you can recognize them. With a beard, with a green eyes, white skin. But dress with the local color, because in this way we recognize that they represent Maya ancestors, independent of the Western face. So it's also like a duality, like the duality. They are Catholic our Church, but with the twist of Mayan culture. Yeah, understood and completely different. Yes. Yeah. These animals represent the alter ego. Remember, for them, every human body has 3 parts: the body, the alter ego, and the spirit. Yes. Name in Tzotzil, Chulel, or soul maybe for you. Kurczę, no to jest taka, taka mała, rodzinna fabryka, można powiedzieć. A tutaj mamy posz. Oczywiście, że posz, a co innego. Zobaczcie tutaj, betonowe filary. Ale już, to dobiem, no te preokupes. Ale tutaj już zobaczcie, jak jest zbudowana ściana. Normalnie bambus wsadzony i ulepiony z jakiejś gliny. Tutaj macie coś, co jest bardzo ważne w tych regionach, czyli kukurydzę. And this is the center of the house, right? Yeah. Let's go in. This is the kitchen, this is the center of the house. They make tortillas every day, all day. With 3 stones, 1, 2, 3,
It represents the three stars or Orion in the sky. The family meet around here for to cook, for to talk, for to share information. To make tortillas basically is for to nourish, to feed themselves. Also they use it as offerings for the gods, offerings to Maya ancestors. Okay, basically she said, I am glad to see you at home, we are making tortillas, obviously you can try it with the cheese, with the beans, with the seeds from the squash. She said, sit down please. And I said, thank you for your Kolaval. Kolaval. Oh, I learned this one in La Espirituosa in Sofia because they're doing like thank you when they're doing cheers. Ah, like Kolaval. Okay. Yes. Kolaval. Yeah. Seeds from squash. Squash seeds. Squash seed? I don't know what's that. Squash, but I can just Google kind it. Of pumpkin. Pumpkin. Ah, pumpkin. Okay. Kind of pumpkin. Uh-huh. Okay. Another variety. But this is the base of the local nutrition. Beans, maize, and squash. Nice. You eat the spicy? Right as well. Just un poquito. Okay. Do you eat meat? Yes, I do. Try this one. It tastes good. What's that? In Spanish, chorizo. Okay. Es muy rico. Pruébalo. Esta es una variedad muy Gracias. Especial. Dobre połączenie. Naprawdę bardzo fajna ta tortilla, taka świeżutka, dopiero co usmażona, upieczona, nie wiem jak to nazwać. Ale naprawdę mega dobra. Zobaczcie, tutaj macie suszoną wołowinę, którą właśnie sobie kopcą tutaj nad ogniem. Czyli można powiedzieć takie beef jerky. I zobaczcie, to wszystko jest własnoręcznie robione. Ile to musi im czasu zajmować, żeby zrobić taką, nie wiem, to jest w sumie chyba jakaś narzuta albo obrus właśnie. Ładnie to wszystko wygląda, co? Sześciutko własnoręcznie robione tutaj na miejscu. Można zobaczyć, jak dziewczyny to robią. Jakąś śmieszną czapeczkę z kurczaczkiem za 150 pesos, czyli 30 zł można sobie kupić tutaj u nich. Ale to też jest... dobra, to jest chyba taka... rączka do łapania czegoś gorącego w kuchni, tak mi się wydaje. 700 pesos za taką koszulkę, ale naprawdę po prostu widać tutaj każdą nitkę. To właśnie dziewczyny, tak jak tutaj widzieliście, siedzą i je robią cały czas. 700 pesos tutaj też. Ja to się nie znam, czy to drogo, czy to tanio. 650 pesos. Fajnie to wszystko wygląda. No i co najważniejsze właśnie, jeżeli byście... Ja to wiadomo, z przyczyn oczywistych nie robię zakupów w takich miejscach, ponieważ po prostu nie mam nawet miejsca w swoim plecaku, a poza tym nie kupowałbym sobie koszulek kobiecych. Ale chodzi mi o to, że warto właśnie, jak sobie gdzieś podróżujecie i chcecie sobie kupić jakieś ciuchy, to właśnie warto spróbować się tak trochę zainteresować, żeby upewnić się, że to jest gdzieś tutaj robione przez... ludzi lokalnych, na ile oczywiście to jest możliwe, bo wiem, że nie zawsze jest to możliwe, ale warto w ten sposób wspierać właśnie lokalną społeczność. Dream catchery, łapacze snów, jakie fajne, dużo piór. Tak odnośnie piór, to jeszcze tutaj zauważyłem, że mają papugi, sztuk dwie. Co prawda szkoda, że tak siedzą w zamknięciu, no ale cześć papuszki, o boicie się mnie. No dobra, to nie zawracam wam dupy. A tam gdzieś strzelają w kolejnym kościele. Muchas gracias. Listo, listo. Sí. Perfecto, gracias. Hola chicos. Hola.
chwilą? Nie wiem, czy na serio, czy dla beki, ale ubrali mnie podobno w typowo męski strój tutaj ekipy z Zinakantan, czyli Batman, ludzi, nietoperzy i podobno tak wygląda prawdziwy ziomeczek z tych regionów, więc teraz ja nim jestem. Pero es para hombres o mujeres? Sí, por si... Why not? Why not? Jest naprawdę bardzo kolorowe i w sumie nie wiem, dziwnie mi się czuję, jak musiałem chodzić w czymś takim codziennie, ale podobno tak tutaj się chodzi. Tutaj lecą takie podśmiechujki za mnie, że nie wiem, czy w sumie dla beki mnie nie ubrali w jakieś nie do końca męskie ciuchy i teraz sobie cisną ze mnie bekę, ale ciekawie to wygląda. Mało praktycznie, co prawda, ale ciekawie. Trzeba przyznać, że wszystko tutaj jest bardzo praktyczne, bo jak widzicie, świątynia funkcjonuje również jako przebieralnia dla osób, które chcą przymierzyć tutaj ciuchy. No i oczywiście też jak gdyby... Zwróćcie uwagę, ja się zastanawiam, jak tutaj jest z kwestią pożarów. O, chyba nawet patrzcie. Musiała się przewrócić jakaś świeczka i tutaj się zaczęło palić, bo wcześniej tutaj tak nie było. Się właśnie zastanawiałem, jak byliśmy w tym kościele, że co? Jeżeli się to igliwie zacznie palić, ale ono chyba nie jest takie mocno łatwopalne. Cześć kotek. I nara kotek. Kolawal. Bye bye. No i jak widzicie, wróciliśmy już do San Cristobal. Ta okolica powinna być wam już dosyć dobrze znana. Alejandro, thank you very much for the tour. I think it was very interesting and it was just crazy, you know? Like yeah, for me, it's a very interesting mix of cultures. As you said, duality, two cultures like trying to mix together. So the question is like, where people can find you? If they will be in San Cristobal, if they're gonna be in Chiapas and they wanna, you know, explore a little bit more. On part there, people can contact me by voyachiapas.com. I will leave the link in the description. Okay, yes, thanks. Perfect. And where else are you taking people except of, you know, Chamula and these places? More places? Yes. Yeah, so sometimes I go to archaeological sites, the jungle, different places. Mm-hmm. So you're flexible when it comes to any tours? In fact, I am flexible. Okay, yeah. Because I think a lot of people are looking for, you know, guides that speak English and they know a lot about the culture and you even speak the local language. Yeah. You're like also half and a half, you know? Perfect. So I'll just leave all the contact information down in my video so people can check it out. It sounds great. Yeah, sounds thank, great. Thank you very much again. And probably we'll see each other in another videos maybe. Yeah, but maybe we're going to go in other places. Yeah, perfect. Enjoy the nature. Okay. To do a different kind of trip. Yeah, there's a lot of things to do in Chiapas, isn't it? Yeah, there are lots of things to do. Yeah. Muchas gracias. A ti, a ti, a ti. Thanks a lot. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. La Espirituosa. Hola, chicos. Hola. A tutaj mamy Lupitę, bardzo słynny piesek, bardzo słynna suczka z San Cristobal, która właśnie zawsze dołącza do ludzi, którzy sobie robią wszystkie te walking toury tutaj. I jeżeli znacie Olę Synowiec, która, jak dobrze kojarzę, nie chcę teraz dać ciała, ale występowała właśnie w jakimś programie telewizyjnym, który tutaj kręciła w San Cristobal, a oprócz tego napisała sporo artykułów i chyba nawet książkę, nawet nie chyba, bo ją kupiłem ostatnio, o Meksyku. Co wierzy Meksyk, to właśnie Ola ostatnio na Instagramie kazała wszystkim wymacać i wyprzytulać tą suczkę Lupita, jak ją zobaczą, więc wykonuję swój obowiązek i mam na to dowody w postaci filmu. No i już, no jeszcze chcesz? Tak niby jak cię drapie, to udajesz, że mnie olewasz, a jak odchodzę, to jednak wracasz, co? Płeć zobowiązuje. No, koniec. Już, koniec. Koniec tej miłości. No, Jezus. Ona jest taka mega kochana suczka. Spokojna, taka stara, co? Powiem wam, że no, dzisiaj przeżyłem coś naprawdę bardzo ciekawego, czego prawdopodobnie nie zapomnę do końca życia, ponieważ sam fakt tego, że zobaczyłem, jak ktoś zabija kurczaka pierwszy raz w życiu, jest jak gdyby no, rzeczą oczywistą, że takie rzeczy się dzieją. Ja nie jestem weganem, nie jestem wegetarianinem, jadam mięso, zdaję sobie sprawę z tego, że przyczyniam się do tego, że to kurczaki umierają, bo ludzie jedzą. Natomiast zobaczenie, jak kobieta trzyma dwa kurczaki i z jednym się tam pomodliła, zrobiła z nim jakieś tam, wiecie,
rzeczy, które miała z nim zrobić. Przybliżała go do tej Coca-Coli, oddalała od tych świeczek i skręciła mu głowę, kark, i w tym momencie drugi kurczak, który też był jak gdyby z nią tam obok tych świeczek, zobaczył, że tamten ma skręconą głowę i zaczął panikować i wydawać dziwne dźwięki, a ona też go wzięła i go szybko uciszyła. I to wszystko było w akompaniamencie różnych świętych postaci z Biblii po lewej i po prawej, mnóstwa świeczek i jakiejś kapeli grającej na akordeonie. To było naprawdę dziwne. W sensie było to bardzo ciekawe połączenie katolicyzmu z wierzeniami Majów, którzy jak gdyby przyjęli w jakimś stopniu tą religię, ale dostosowali ją do siebie. Jest to na pewno coś bardzo ciekawego, aczkolwiek wydaje mi się, że trochę tak jak powiedział Alejandro, że w zależności od tego, w jakim celu go zabijają, to bardzo się zdarza, że oni zabijają tego kurczaka i go po prostu wywalają na śmietnik, więc on nawet się nie przydaje do jedzenia ludziom, więc to jest taka troszkę bezsensowna śmierć. No ale słuchajcie, no różne kultury, różne wierzenia i to jest Meksyk, moi drodzy. To jest Meksyk, to nie jest ten Meksyk, który ja widziałem podróżując 3 lata temu po Jukatanie. To jest zupełnie inny kraj i bardzo cieszę się w sumie, że tu przyjechałem, bo jak dobrze wiecie, to nie planowałem przyjeżdżać do Meksyku w ogóle. Mówiłem kilkukrotnie, że moja noga tu nie postanie więcej, a wyszło jak wyszło. I co, to było na tyle. Dajcie znaka, jak wam się to wszystko podobało. Link do wycieczek z Alejandrem znajdziecie na dole. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się, cześć. Thank you.